Pomysł się zrodził jakiś czas temu. Zaczęliśmy tutaj przyjeżdżać z dzieciaczkami, trenować, jeździć sobie na małej łączce. Ale zaczęło nas tutaj troszeczkę coraz przybywać, zaczęło się robić ciasno. No i chłopaki z toru MXDG postanowili coś zrobić takiego ekstra. No i tak to się stało. Ja myślę, że każdy coś tam od siebie dołożył, ale największa zasługa tu jest chłopaków Leszka i Bolka z toru. Oni mają fantazję i na nich można liczyć. Tor powstał, myślę, rok temu i na bieżąco jest cały czas poprawiany, modyfikowany, cały czas dorabiamy nowe sekcje. No tak to wygląda, nie? Czym zaskakuje? Ja myślę tym, że jest duża różnorodność terenu. Są górki, są bandy, są skoki. Nie jest to na jednej powierzchni jakby płaskiej, tylko coś tam się dzieje. Myślę, że wszystkim się bardzo podoba. Jeśli chcecie trenować, to zawsze trenujemy wtorki po południu. Mamy tutaj, działa tutaj akademia na tym torze, Akademia Pit Bike Motomucha Jaworzno. Trenuje Tomek Wysocki ze swoim bratem Łukaszem. I bezpośrednio można się do nas kontaktować, jeśli chodzi o zapisy do akademii. A można trenować praktycznie codziennie, uiszczając sobie opłatę 20 zł. I jazda do woli.